Akcja Matki Wariatki Malują Szpital to akcja, która została zainicjowana przez jedną z mam, matek wariatek, która będąc w szpitalu ze swoim dzieckiem na oddziale, sama poruszyła się tym, jak wyglądają te sale i odezwała się do nas właśnie z taką prośbą o to, żeby odmalować jedną salę. Matki wariatki mają jednak znacznie bardziej ambitne plany i chcą odmalować pozostałe 29 sal, które wymagają remontu. Póki co na ukończeniu jest pierwsza. Farby i potrzebne materiały na jej wyremontowanie ufundował Eligiusz Komarowski. Druga sala już czeka na swoją kolej. Aby pozostałe wyglądały właśnie tak, potrzebni są darczyńcy. Akcję można wesprzeć przez stronę www.pomagam.pl/matki-wariatki. Na koncie jest już niemal 7 tysięcy złotych. Remont jednej sali to koszt około 1000 złotych.